Dzień dobry, kochani. Witam Was w kartach dnia na poniedziałek. Poniedziałek, karty dnia. Już sprawdzam, jakie energie będą nam towarzyszyć. Znowu diabeł. Diabeł pojawił się w kartach dnia na sobotę, a tym razem my jesteśmy pokazani w karcie diabeł. Co to może oznaczać? To może oznaczać, że jeszcze nie do końca wróciliśmy, czy też wrócimy do siebie z takiego trybu weekendowo-wakacyjnego. Dla niektórych to może być powrót z wakacji, dla niektórych to może być wyjazd, tak? Na takiej zasadzie, że coś Wam mocno będzie przeszkadzać w skupieniu swojej uwagi. I będziecie odczuwać po prostu brak możliwości tego, żeby skupić się na czymś, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziecie po prostu potrzebować tego, żeby skupić myśli, żeby przemyśleć coś, zastanowić się nad czymś tak na spokojnie. Przez cały czas będzie w Was jakiś taki chochlik, ta energia diabła będzie Wam przeszkadzała w tym. I nagle pojawia się taka niechciana, nieproszona myśl. I wtedy zaczyna się taki dialog wewnętrzny, który może gdzieś tam Was bardzo daleko odwieść od tego, co chcielibyście zrealizować. Oczywiście można w taki łagodny, delikatny sposób zwracać uwagę swojemu umysłowi, przekierowywać go na te właściwe tory. I te dwie karty właśnie o tym mówią, żeby w taki konkretny sposób po prostu dawać polecenia swojemu umysłowi. Nie, teraz skupiasz się na tym, na czym musisz się skupić. Na to ten diabeł będzie wam mówił: no ale popatrz, ona tak pomyślała, ona tak powiedziała. A pamiętasz, co było 3 dni temu? A pamiętasz, co się stało w sobotę? A pamiętasz to? A pamiętasz tamto? I ty znowu delikatnie, ale stanowczo, jak ta królowa denarów, i jednocześnie jak ten rycerz denarów, z taką cierpliwością, ale również stanowczością mówisz: nie, wracamy do tego, nad czym musimy popracować. I mam wrażenie, że można ten brak właśnie w jakiś sposób obejść. Ponadto może się wydarzyć tak, że będziecie dzisiaj podejmować takie nieprzemyślane decyzje dotyczące wydawania pieniędzy. Jeżeli będziecie gdzieś na zakupach, to tutaj ten diabeł będzie właśnie podpowiadał Wam, żeby zakupić coś, że potrzebne to Wam jest, a potem okaże się, że nie do końca tak było. W szczególności tutaj mi się pokazują takie zakupy do domu. Mogą to być kwestie dodatków albo jakieś takie remontowe, także ostrożnie. Może też być tak, że na przykład jak pojedziecie gdzieś kupować coś, co trzeba odmierzyć, to okaże się, że niedokładnie to zrobiliście. No i może się wydarzyć taka sytuacja, w której po prostu wtopicie i albo trzeba będzie pojechać i to wymienić, albo to po prostu stracicie ze sprawą tego, że nie wiem, gdzieś rachunek zgubicie, nie będzie można tego wymienić. Coś takiego mi się tutaj pokazało, że przez niechlujstwo możecie wtopić z jakimś zakupem. Także tutaj też ostrożnie trzeba sobie jakoś poradzić z tym diabłem. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o kartę dnia na poniedziałek. Ja Wam życzę, kochani, wszystkiego dobrego, udanego dnia. No i słyszymy się już w kartach dnia na wtorek. Trzymajcie się.